Wakacje z eksperymentem to cykl zajęć popularno-naukowych, w których udział wzięło łącznie 360 uczniów z 4 szkół z terenu gminy Strzyżów. Praktyczne spotkania z nauką odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1 w Strzyżowie, w Szkole Podstawowej nr 2 w Strzyżowie, w Szkole Podstawowej w Wysokiej Strzyżowskiej i w Szkole Podstawowej w Dobrzechowie. Wnioskodawcą, jednocześnie liderem projektu jest gmina Strzyżów, partnerem Stowarzyszenie KRAS, Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z siedzibą w Rzeszowie. Przedsięwzięcie realizujemy przez 3 semestry. Rozpoczęliśmy działania 1 września 2018 roku. Projekt z kolei zakończymy 30 czerwca 2020 roku. Wakacje z eksperymentem to jedno z działań, jakie realizowane są w ramach projektu Alfa i Omega, program wsparcia szkół z terenu gminy Strzyżów, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet 9. Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego. 2019 roku nasza szkoła przystąpiła do programu Alfa i Omega. Jest to program wsparcia szkół z terenu gminy Strzyżów, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego liderem i wnioskodawcą jest gmina Strzyżów. Projekt swym zasięgiem objął między innymi 128 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Orła Białego w Strzyżowie oraz 15 nauczycieli naszej szkoły. W trakcie realizacji projektu uczniowie korzystają z bezpłatnej i kompleksowej pomocy w formie zajęć rozwijających, kół zainteresowań czy też zajęć specjalistycznych. Nauczyciele zaś mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu wykorzystywania narzędzi TIC, aktywnych, nowoczesnych metod pracy oraz technik uczenia. Już dziś możemy ocenić, iż te formy wsparcia znacząco wpłynęły na podniesienie jakości i efektywności kształcenia w naszej szkole. Cześć, jestem Amelka. Od września będę uczennicą klasy 5. Uczestniczę w programie Wakacje z eksperymentem. Mamy tu biologię, ekologię i robotykę. Zamiast nudzić się w domu, mogę w szkole dużo się nauczyć i dobrze się bawić. Dziś z koleżankami i kolegami byłam na robotyce. Jest super, tylko szkoda, że to już ostatni dzień. Wszystkie dni mi się podobały, a najbardziej robotyka. Moja młodsza siostra nie może, bo jest jeszcze troszkę za mała i chodzi do przedszkola. Na zajęciach zawsze było fajnie i ciekawie. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że można było się wiele nauczyć przez zabawę, a nawet o tym nie wiedzieliśmy. Cieszę się, że uczestniczyłam w zajęciach, ponieważ miło i ciekawie spędziłam czas. Na zajęciach bawiliśmy się w detektywów, analizowaliśmy różne doświadczenia chemiczne, robiliśmy gofry. To wspaniała przygoda, nauka, a szczególnie zabawa. Niezmiernie cieszy mnie, że dzieci moje mogą korzystać bezpłatnie ze wszystkich działań oferowanych w projekcie. Są to zajęcia zarówno rozwijające dla uczniów osiągających niskie wyniki, jak i dla uczniów, którzy osiągają średnie i wysokie wyniki. Są także koła zainteresowań rozwijających zainteresowania dzieci w danym obszarze. Jest robotyka, jest matematyka z Lego, są szachy oraz wiele różnego rodzaju inne zajęć, za które trzeba byłoby po lekcjach po prostu zapłacić. Nie wszystkich rodziców jednak jest na to stać. Dlatego doceniam wkład gminy Strzyżów i realizację tego projektu, zaangażowanie wszystkich nauczycieli, w tym dyrektorów i opiekunów szkolnych, którzy na co dzień zajmują się podnoszeniem jakości edukacyjnej dzieci biorących udział w projekcie, ale także zależy im bardzo na tym, aby zajęcia były odbierane w bardzo dobry sposób, panuje na nich bardzo miła atmosfera. Dzieci z chęcią korzystają z tego typu wsparcia. Szkoła Podstawowa nr 2 Wysokiej Strzyżowskiej bierze udział w projekcie Alfa i Omega. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zajęć Wakacje z eksperymentem, w których uczestniczy około 40 uczniów. Uczniowie chętnie przychodzą na te zajęcia,
uczą się, bawią, uczą się współpracy w grupie, kreatywności, poszerzają swoją wiedzę z różnych dziedzin nauki. Plusem również jest to, że uczniowie spędzają miło i pożytecznie czas, odrywając się od codzienności, od swoich komputerów, telefonów, laptopów. Chcę również podkreślić, że szkoła w ramach uczestnictwa w projekcie wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną. Zyskaliśmy wiele atrakcyjnych pomocy w postaci plansz, gier, programów multimedialnych, a nawet dronów czy drukarki 3D. Uważam, że uczestnictwo w tym projekcie zaowocuje, że nasze dzieci chętnie będą przychodzić do szkoły, będą poszerzać swoje horyzonty, pogłębiać wiedzę i umiejętności w atrakcyjny sposób. Uważam, że zajęcia w szkole były bardzo interesujące oraz ciekawe. Na każdych zajęciach działo się coś innego. Na przykład na robotyce konstruowaliśmy roboty oraz potem je programowaliśmy. Na chemii robiliśmy także własne eksperymenty, doświadczenia. A na końcu pani miała dla nas niespodziankę i zrobiliśmy własne żelki. Dzisiaj na biologii rozmawiamy o zdrowym stylu życia. W tym roku szkolnym otrzymaliśmy laptopy, które wykorzystujemy na lekcjach. Projekt, który przede wszystkim rozwija wartości edukacyjne, podnosi jakość edukacji, uatrakcyjnia również edukację w szkole. Wcześniej, bo już w listopadzie, w grudniu 2018 roku nauczyciele, 14 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach. W szkoleniach, które miały podnieść kompetencje zawodowe, edukacyjne, dotyczące zarówno szkoleń w ramach TIK-u, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnej, jak i aktywizującej metod nauczania i wielu, wielu innych przydatnych w pracy z uczniami. Natomiast od 21 stycznia rozpoczęły się zajęcia dodatkowe z uczniami. Są to zajęcia z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z matematyki, z fizyki, geografii, chemii, biologii, ale również z logicznego myślenia, czyli głównie programowania, robotyki, zajęcia logopedyczne, dodatkowe zajęcia czy spotkania dotyczące doradztwa zawodowego klasy 8, czy kompetencji cyfrowych, bezpieczeństwa w sieci komputerowej. No i teraz właśnie w tym tygodniu, czyli od 8 do 12 lipca w naszej szkole odbywają się zajęcia w wakacje z eksperymentem, gdzie dwie grupy uczniów biorą udział przez cały tydzień w zajęciach, w blokach zajęć i to po kolei te zajęcia to fizyka, biologia, chemia, matematyka i robotyka. Sądzę, że dla uczniów jest to bardzo atrakcyjna forma spędzenia części wakacji w swojej miejscowości, gdzie przez kilka godzin przychodzą do swojej ukochanej szkoły, mam nadzieję, i uczestniczą w zajęciach z ludźmi z zewnątrz, nauczycielami nie naszej szkoły, ale edukatorami zewnętrznymi. To też sądzę nowa jakość dla naszych wychowanków. W ramach tego projektu, oprócz szkoleń nauczycieli, zajęć dla uczniów, które będą trwały półtora roku w sumie, bo to był drugi semestr tego roku szkolnego i później będzie dwa semestry roku szkolnego 2019-2020. Dzięki projektowi szkoła, uczniowie, nauczyciele zyskaliśmy bardzo dużo pomocy dydaktycznych. To zarówno są laptopy, roboty, to są drony, to jest na przykład drukarka 3D, którą do tej pory uczniowie mogli gdzieś tam zobaczyć w telewizji, natomiast mają ją w szkole. I mnóstwo pomocy z języka angielskiego, niemieckiego, również z biologii, chemii, fizyki, geografii. Algorytm to nie jest tylko program, który coś tam liczy, ale także jest sposób postępowania. W tym przypadku mówiący o tym, aby w sposób bezpieczny dało się poprowadzić produkcję. Równocześnie uczniowie dostają symulatory linii produkcyjnych, gdzie mają przygotować własne programy. To oczywiście zależnie od tego, jaki jest wiek ucznia. No jedni piszą kawałeczek programu, że tam uruchamia się taśma i produkujemy oranżadę. Inni włączają światełko, no bo to dla nich jest wystarczająco wielkie przeżycie. No to wokół tego się zajęcia obracały. Mam nadzieję, że w głowie zostaje, bo na końcu to badam, pojęcie algorytmu, pojęcie logicznego myślenia, pojęcie logiki w kategoriach
tak albo nie, bądź to i tamto, albo to lub tamto, daje pewien wniosek. Najbardziej podobały mi się zajęcia z fizyki, w których wkładaliśmy różne rzeczy do ciekłego azotu. Wkładaliśmy na przykład różę, która potem po uderzeniu o tacę rozpryskiwała się. Także próbowaliśmy napompować ciekłym azotem balon i próbowaliśmy doprowadzić do tego, żeby wybuchł. Szkoła uczestniczy w projekcie Alfa i Omega. Realizowany ten projekt jest od 1 stycznia w zasadzie tego roku do końca czerwca roku 2020. Z naszej szkoły w projekcie biorą udział uczniowie w ilości około 480 oraz nauczyciele w ilości 59. Z tytułu tego projektu szkoła otrzymała pomoce dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, jak również językowych, oraz dodatkowe zajęcia prowadzone w tych przedmiotach. Do takich ciekawszych należą robotyka oraz szachy, które są wkomponowane w te zajęcia. Obecnie jesteśmy w trakcie projektu, w części dotyczącej wakacji z eksperymentem. Objął prawie taką ilość uczniów, jak wymieniłem wcześniej. Uczniowie w różnych grupach praktycznie spotykają się z różnymi doświadczeniami przygotowanymi przez firmę zewnętrzną, która wygrała przetarg na ten eksperyment. Prowadzę dzisiaj chemię na wakacjach z eksperymentem w gminie Strzyżów i stawiam głównie na pracę w grupach. Dzieciaki u mnie świetnie się bawią, mają okazję same robić eksperymenty z prostych składników spożywczych, sody, octu, oleju. Troszkę się przy tym czasem brudzą, ale radość i to, co one z tego wynoszą, to jest po prostu niesamowita. Oprócz takich doświadczeń warsztatowych prezentuję im też pokazowe eksperymenty, troszkę bardziej niebezpieczne. Dlatego mam na sobie fartuch, rękawiczki i okulary, również wtedy zakładam. Pokazuję im eksperymenty, w których się troszkę dymi, troszkę nawet wybucha, także wszyscy są bardzo zainteresowani. Jeśli chodzi o wakacje z eksperymentem, pokazuję dzieciakom rzeczy związane z matematyką. Przede wszystkim parę gier logicznych, parę zabaw, parę sztuczek, które dzięki sprawnemu liczeniu mogą zaskoczyć ich rodziców i tak dalej. Mam nadzieję, że dzięki wakacjom z eksperymentem uda mi się przełamać taki trochę pokutujący stereotyp matematyki jako nudnej i monotonnej. Jestem na projekcie z wakacje z eksperymentem. Akurat w pierwszy dzień mieliśmy matematykę i informatykę. W drugi dzień mieliśmy chemię i tam różne doświadczenia robiliśmy. Na trzeci dzień to mieliśmy fizykę, to też właśnie eksperymenty różne robiliśmy. W czwarty dzień mieliśmy ekologię, to zrobiliśmy z takiego ludka, z plastikowych butelek, a dzisiaj jest piątek i ostatni dzień i mamy właśnie biologię na podstawie kryminalistyki, robimy tam różne DNA, odciski, linie papilarne, będziemy, pani nam pokazywała różne rzeczy w mikroskopie, właśnie jakieś proszki różne, do czego wykorzystujemy i w ogóle malowaliśmy siebie i patrzyliśmy w lampie UV i mega fajnie, polecam, za rok też bym przyszła, chociaż nie mogę, bo już wychodzę z tej szkoły, no i bardzo cieszę się, że mogłam właśnie wystąpić w tym projekcie i w ogóle. Celem głównym projektu jest podwyższenie jakości i efektywności kształcenia w 4 szkołach w gminie Strzyżów poprzez zwiększenie kompetencji kluczowych u 752 uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz TIK, podniesienie kompetencji 86 nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK i 9 nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez objęcie 31 uczniów terapią logopedyczną i 30 uczniów zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi do 30 czerwca 2020 roku. Wakacje eksperymentem są świetnym uzupełnieniem oferty, jakich mamy dla naszej młodzieży, która w tym czasie przebywa w domu, nie wyjeżdża na ferie, na wakacje, nie wyjeżdża na obozy. Mogą to wykorzystać, połączyć przyjemne z pożytecznym, poznać naukę od tej innej strony niż tylko teoretyczną. Można się przekonać, że nauka jest bardzo ciekawa, jest fascynująca, jest zaskakująca, czego byliśmy świadkiem dzisiaj na zajęciach. Nie sposób tutaj podziękować
nauczycielom, dyrektorom, ludziom, którzy się tym opiekują, a także organizatorom i koordynatorom całego projektu. Myślę, że te zajęcia wpłyną bardzo pozytywnie i w pewien sposób będą mogły ukształtować przyszłość naszej młodzieży. Liczę na to bardzo głęboko i mam nadzieję, że młodzież nasza jest z tego powodu zadowolona i myślę, że w przyszłości będziemy takie projekty chcieli dalej realizować.